Yo, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście znowu Logopedan, już słychać mnie dobrze i słyszeć też. Oczywiście gramy w prawo brązu, tak jak obiecałem, nagrywamy dalej. I co? Dalej pomyślałem, że będziemy robić tą taktykę, że będę pikować czempionów, którymi w ogóle nie mam doświadczenia gry. I wierzcie mi lub nie, Rengara nawet nie mam. Nawet nie mam na głównym koncie, możecie mi teraz bluzgać, ale po prostu go nie mam. Nigdy tą postacią, znaczy może parę razy tą postacią grałem, ale naprawdę nie aż tyle. No sorry, nie widziałem. A tutaj możecie mi pomóc, dzięki. On tutaj ma wizję, okej, nie idzie dalej. Oczywiście jest brąz chyba 2 albo 3, nie jestem pewny do końca, coś takiego, więc gierki powinny być przyzwoite. Oczywiście ręka na dżungli, tak jak właśnie mówiłem, i za bardzo ogarniam. Nie, logopeda musi uderzyć, żeby mieć te staki. To jest akurat logiczne. Aha, wziął smite, dobra, to dobrze się zaczyna, ten Xin widzę, że wziął smite. Może pojedziemy z teamem logopeda, co? Lux na midzie, Xin na topie ze smitem, ja na dżungli. Na bocie Echo... Nie wiem, co się dzieje. Nie, Lux jest tak, okej, okay. Echo jest na midzie, dobra. Nie wiem za bardzo, jak się to maksuje, pewnie Q, bo Q ma OP damage. I zaraz zobaczymy. Wiem, że to ma te bonusy na stackach. No skill znam Rengara, okej, okay, tyle się poznam, ale mechanika będzie chujowa, więc... Więc jakoś mechaniki się tutaj nie spodziewajcie. Tego użyję, żeby się uleczyć, nie? Chyba? I podoba mi się, że już bot umarł. I ja tu mogę zginąć, ja tu muszę jakieś place'y zobaczyć. A czemu to tak wolna jest ta dżungla tym? Ej, to nie jest śmieszne, ta dżungla jest strasznie wolna tym Rengarem. A znaczy wolna, no ja nie umiem grać, okej, okay, możemy się też tak umówić. No chuj, no zrobię to, ale się wyjebię pewnie. Nie dziwię, jak się wyduprzę na tych, no będę musiał wrócić po wilkach. No nie wiem, czy dam im radę. Ale okej, okay, dobra, nie będzie spiny, tak jak mówiłem. Gramy sobie dalej. To jest tutaj, no, znaczy no nie chciałem tego przegrać. Nie chciałem tego przegrać, tak szczerze mówiąc. Mogę sobie to odpalić, nie? Na W jak nic nie uderzę, dostaję staka tego Ferocity? Nie, okej, okay. No już wiem coś przynajmniej. Co mam w dżungli? Mastera drzwi. No okej, okay. Była fajna akcja na bocie, bo nie wiem czemu oni tak lecieli tam długo. Okej, okay, Q mogę sobie tak wrzucać, widzę kiedy chcę. Będę to chyba musiał smajtować. No, po prostu tak zrobię. Dobra, heal ma spoko. Na mida. No, w sumie. Nie wiem dokładnie, jak działa ten skok. Wiem, że jest czasami zbugowany i można go rzucić na tam, jak się nie idzie do niego. Nie, może powinienem Q używać, żeby się to sklirować. Napiszecie mnie gdzieś w komentarzach. Ja mówię, Rengara to jest jedno z pierwszych spotkań Rengarem. Może im gram parę razy, jak był. Jakby w darmowej rotacji, a tak to lipa. Mogę mieć na tego mida, nie mam hapca, tak jak widzicie. No bo ci się już wywalili? Dwa razy nawet. Panie. Wiem sobie tego, chociaż może... Nie, wezmę tego, bo będę musiał gonić, już to widzę. Będę musiał gonić jak podupczony po tych ludziach. Pójdziemy na mida. Nie wiem, czy na przykład się da zrobić Rengarem, że się w krzaku i się spreszuje i tak idealnie się to wytajmuje, że się jeszcze skoczy. Pewnie się nie da, więc nie wolę tego nie testować. Nigdy tego nie widziałem, że tak Rengar robił. Rengar przecież ma taki z tego głupi zasięg, że wyjdzie z tego krzaka i jeszcze, patrzcie, ma taką jakby sekundę, że jeszcze może skoczyć, nie? To mnie tak zawsze wkurwiało na tej postaci. Chodźmy go na dół przy ziomek. Nie ma wizji. Dobra, ma. No, możemy go zabić. Ty, dziękuję. Tankuję ci. Dobra. Zajebiście, bo ja umarł od tego jednego wizika, że dobrze on to stankował i wyszedłem z rzędu. Ale ładnie wyszło. Na substancji, tylko tam znowu na bocie widzę jakieś wymiany, było agresywne. Leprost Sin Troll Pick. Muszę sobie radzić spokojnie, nie wiem o co wam chodzi. O kurde. Dobra, nie musiałem flashować, ale wolałem się upewnić. No, nie potrzebował ten flash. On też w sumie flashował, dopiero w czasie mojego flasha sobie dopiero z tego zdałem sprawę. A nie musiałem, mogłem grumpa. Nie no, widzę, że fajny ten Ranger, podoba mi się ta dżungla.
strasznie go spadło dużo, nie wiem, po tych nerfach jakichś, nie? On tam dostał jakiegoś nerfa, bo tak to ludzie nim grali. No to spoko postać do karowania, jak ktoś ogarnia, to umie. Znaczy na niskich rangach, jak ktoś nie wie grać na Rengara, tak mi się wydaje. Wiecie, nie kupują ludzie pinków. Mam ulta, więc może byśmy na bota coś spróbować zrobić. Ile to trwa jeszcze, mi powiedzcie? Taking damage, okej. Okay. Ile oni tam mają HP na tym bocie? To są smurfy, ja to czuję smurfy na tym bocie. No nic, możemy się rzucić. Kurwa, ja to za późno, za szybko to odpaliłem, nie? No, logopeda tutaj jest mistrzem, widzę tego Rengara. Mam redę, uderzę ją raz. Dobra, ona jest, powinna być wasza, ma redę. Zjebałem, wiem, bo powinienem bole rzucić skoku. Zapomniałem, że to jest tak pokurwiony spe, że tak się da zrobić. Że można lecieć w powietrzu jeszcze z tego basica z ulta, nie? I bole rzucić. I ona tak praktycznie z tobą leci i przeciwnik nawet nie widzi. Ale to zmówię, to jak się ktoś nauczy grać Rengara, to spoko. Ten krab widzę, że jest spoko dodatkiem dla niego. Nie wiem, co tam się dzieje na topie. Trochę się cykam. No dobra, wrócimy sobie po budkę. Dobra, trochę chaotyczny odcinek, wybaczcie, jeszcze nie mówiłem o nich teamu. I właśnie mam mastera na dżungli, tam gdzie mają tego ziomka z kapeluszkiem Twisted Fate'a. Na topie mają Sion, a na bocie Jean z Morganą. Czyli dobre combo ziomki zrobili. No to skuszące cholernie, bo to mi da strasznego boosta. Dobra, jolo. Tą jedną podkę też jeszcze wezmę. Czy boosta, on da mi ten slow, który jest cholernie ważny. Roboty są retardy. No się kłócą, no to jest brąz. Tutaj naprawdę nie ma nic do gadania. Była się już na akcja, tak troszkę kątem oka widzieliśmy, bo nie wiem, gdzie ta Vayne za nim leciała za tą Morganą. Się po prostu da. Najgłupiej na świecie zbyt, to nie róbcie tak na początku, bo to nawet wygląda, że ktoś ma mało HP, to wy macie tak mało damage'a na starcie gry. To jest szkoda gadać. Coś tam chodzi? No nie ma ze mną szans ten master. Nawet jak ma czerwonego tego, to ja go potyram. No nie ma szans, ziom. Dobra, w sumie trochę miała, ale... Chciałem na niego skoczyć z krzaków, ale widzę, że to nie działa tak z mele. Na Sajonka mam ci pomóc. No to idę, okej, chodź. Tylko kurde, nie mam tych, nie? Nie mam nic, no jakoś go mogę spróbować wymikrować. No to wbiję się w niego, no. Nic mi nie zrobi na kultem. Czemu go spowolnić, ale tak bym przez mordę nie zdążył wjechać. Zawsze ult jest z plecy, ult to jest spoko na linii strasznie, szczególnie jak jest skina, który od was nie ucieknie. Z tego co widziałem, ludzie grają tak Rengarem, że im schodzi kulty, ult, jeszcze jak schodzi im cooldown, to się wdupczają po prostu w kolesie, im nie dają, nie, znaczy wdupczają się na linię, nie, i zabijają. Ciężko jest przed tym uciec, tylko jeszcze reda mógłbym smajtować. Minus jest taki, że jestem wolny oczywiście. Q to widzę, że gap closer, czyli jak resetujecie sobie autoatak, może nie resetujecie, ale po prostu wciskacie coś między ten przerwę, nie macie autoataku, nie? Kuba, jeśli ten bot jak tak będzie feedować, to nawet jak ja będę sfidowanym gównem, tego nie dam rady zrobić. Ale chciałem, zawsze chciałem zobaczyć, jak to się dzieje, że Rengar skacze i zabije. Pędzę, ale nie wiem, czy ja zdążę. No właśnie. No ja tu nic nie zrobię. No ja nic bym tu nie zrobił. Mogę na niego sobie skoczyć. Dobra. Chujowe było te combo, wiem, ale działało. Szkoda, że asystnik się nie dostał, tak to będzie pluć jeszcze japę pewnie. Drugie w sumie nie wiem, chyba bola, nie? Chyba bola. Jak się grało upper Rengarem z tego, to pamiętam, że się zawsze robiło. Nie no, co z tym mam spoko. To nie będę narzekać na to. Przedmi się jeszcze tutaj po tej dżungli wróci po buty. Może na bota, no bez tych butów, bez ulta będzie ciężko. Nic blue. No kurwa, ziomuś. Też dużo rzeczy potrzebuje w życiu. A już nie powinien tego W używać lepszego. Znaczy w sumie to też sporo dipsy robi, jakie było na pierwszym. A ten heal jest bardzo przyjemny. Luzik, luzik, to sobie tutaj jeszcze zrobię. Więc tak jak mówiłem, gramy tym Rengarem. Nie martwcie się, wiem, że kaleczę, nie musicie pisać w komentarzach. Dlatego na tym, w tych trybach biorę postaci, które naprawdę mało grałem. No patrzcie, co oni kurwa robią na tym bocie, bo się tam przeszedł ze mną jako teraz. To jest kurwa tragedia. No chodź tutaj ze mną, czemu gdzieś zdupczę? Jak ta wróci, a to są trapy.
Nie, nie trafiłem, za to nie wchodzę na to. Najebane trapów, nie poradzę nic. A coś tutaj, coś znalazł, tak? Widzę? On cię z masterem zabił. On to pechowy, no nie widziałem tego. No nie, on zdupczył i w ogóle, że kurwa Blue oddał to raz teraz. Jep. Pociąg, kurwa. Cześć, zastąd zobaczymy, tylko tutaj. Nie wiem, czy tutaj nie będzie tego. Nie wiem, gdzieś poleciał. Nie wiadomo gdzie. Policja dalej szuka Sajona. Zadzwonimy, jak znajdziemy. To chyba te cooldowny są cholernie ważne na nim. Tak bym zrobił i tutaj magię longswordową. Ja odkupię pinkę do takim dobrym kolegom. No fidują trochę, nie powiem. I ten test nie jest taki głupi, jak widzieliście, dżukował. Ten sim widzę, też nie gra jakoś super źle, tylko że zdupczył z tym itemem. Bot jest straszny niestety. O kurwa, nie mogę nam tego dać. O, i tutaj jest sporo z drugiej strony. On się na nim rzucił. No nie umrę, no. Wyjebał mi kryta. Więc ten eko robił? Miał smoka przynajmniej? Nie, nie zrobił na smoka. Nie wiem, co ten eko zrobił. Ahahaha. Nie wiem, co on pisze. Z masterem się bił? Nie rozumiem. No dobra, mam prawo nie rozumieć. Oj, będzie ciężka gra, panie i panowie. Muszę wam to przyznać, że trochę się cyka. Tej gry. Wiem, że to też dziwnie zagrałem, ale no. Myślałem, że będzie eko, bo widziałem, że tam idzie. Ciężka gra będzie. Tyle mam do powiedzenia. Ten Jin ogarnia. O, mnie nadzał do majuje spokojnie. Może tak basiki? Nie, nie goni. Po co tutaj zrobić i EQ cokolwiek? O, Warda rzuci ci basic, może by nas starczyło. Muszę więcej zabijać, no to jest pewne. Tylko ciężko mi coś tutaj zabić. Bezdzie, mu to raz. Plus taki, że oni jeszcze mają wizję w tyłku wszędzie. Nie da się tak zrobić, to już wiem przynajmniej. Bo nie ukradnę tego. Przetestowałem przynajmniej, cicho. Nie musicie się śmiać. Było pewnie zbyt OP, jakby się tak dało zrobić i pewnie bym to widział już 3 razy. Rzuć się na nim, master. Wiem, że gdzieś tam ciągnie cię w tej... O kurwa. Ale okej, okay, ładnie go odepchnęła, to trzeba przyznać. No porta, porąbiła mnie trochę przyznać. No kurwa, no ile ona ma AP ta Morgana, no proszę was, maroda. Nie wiem, bo tam z tego flasha tak zdupczyłem. Ej, to będzie ciężka gra, ja się boję, że nie dam rady wykarować. One za bardzo feedują po prostu, oni za bardzo odejdą mi z levelem, ja nie będę w stanie nawet zabić. No teraz sam zdupczyłem, mówię, no bo... Sorry, ale ta Morgana za dobrze gra. Znaczy za dobrze gra, no kurwa maroda. I to ile on z tego AP ma wyciąga przecież. Strasznie dużo ten ult zadał. A też szybsze jest, nie? Bo oczywiście, że ma normalne buciki. O, tutaj dostaję te movespendy, czyli te bonusy jeszcze, nie? No nie mogę tak zrobić, to już jest za dużo, wymagam. Te movespeedy całe. Dobra, są do dżungli. No nic, może będzie jedna z niewielu... Nie, chyba nie przegrałem jeszcze gry. No pamiętam, że raz miałem taką grę, że włączyłem taki tryhard, bo się bałem, że przegram. Tylko, że tutaj wiecie, gram tym Rengarem pierwszy raz i się boję trochę. Wiem, że to jest postać do karowania, ale boję się, że nie w moich rękach. Rengar, raczej ten mi rzuci żółtą kartę. No właśnie, cię dupnę, spoko. No nie mam range'a do niego, zajebiście. Nie wiem, jakim prawem nie mam do niego range'a. Ale jest to przynajmniej zabawne. Nie, mój team znowu ma wydupczone, widzę, na pomoc jakąkolwiek. Może tak jakaś pomoc, nie wiem, byś go zabił. Kurwa, no mać! Nie zdążyłem, kurwa, nic nie zrobię w takiej sytuacji, zabij go przynajmniej. Nie wiem, gdzie jest moja drużyna. Lux farmi na bocie.
Ja się przyszedłem w kurwie na tym prawie brązie, tylko chciałem wygrać gierkę, a to jest serio straszne, straszna jest ta gra po prostu. Ten twist jest normalnie okej, okay. No wiedział, że da radę jak wyjdzie z żółtą kartą, bo ja nawet nie zdążę mu nic zrobić. Niby takie lały chodzą, ale to ja nie mogę dużo na to ogarnąć. Xin też nie jest mistrzem rozgrywki niestety, nie stworzył itemu jeszcze, a Sion przynajmniej buduje armor. Oj, nie wygramy tego, wiecie? Taka jest moja opinia na ten temat. Za bardzo są sfidowani. Chodzi z taki Jin, ja go nie mogę zabić. Nie wiem czemu. Jakieś pewnie smurfy z Golda i cieszy ryja. Ja tego nie surrenduję. Jezu, się to wzięła, brzydza. No jak ktoś ma nie Kostas, no to nie mogę się dziwić. Jak to znowu umiera? No już w pięciu chodzą, no... Jezu, za głupia spierdolina z tej Lux naprawdę jest. Ja muszę jakoś TF-a zabić, no, no ale nie zrobi nic jak Morgana jest w tym. Aha, i sobie auto-atak sobie resetuje, zajebiście. Bo to o to chodziło, słyszałem. Oczywiście, że Bola Raka dostał. O, no już ma zonie. Wyjdę chyba. Nie, nie wyjdę, ale okej, zabiłem. Pociski Boga jakieś? Nie wiem, czy ja mi się... Tego chuje. Zajebiście. To skoczę do niego, nie? O kurwa, ja wieżę wyjebałem, serio? Nie miałem cooldowny, znaczy jeszcze miałem kół, ale to muszę użyć tego kół, nie? Dobra, uciekaj po prostu, ziom. Nie może mieć flasza jeszcze. Jezus, ten tam był. Ja chyba wieżę jeszcze dotknąłem z tego kół. Straszne jest to, po prostu. Ten sobie złożył Lishbane'a i zabije na midikery za darmo. U mnie to nie jest takie łatwe, niestety. Oj, oj, oj. Tego Duska? Może to bardziej. No, to już bardziej mi się wydaje. Noob Antegamizu. Ja pierdolę. Gdzie mnie waliło jakieś najgłębsze kupsko takie naprawdę z brązu. A u nich jest niestety Smurf, ta Morganka, tak mi się wydaje. Nie gra źle wcale. Znaczy może Smurf, no taki gold. Na pewno z brązu nie jest, bo wszystko okej, okay, rzuca. No ta Lux to się nie dziwię się, no ale to nie znaczy, że musi wchodzić w TF-a, który ma przewagę 30 itemu. Taka jest chyba zasada tutaj, nie? Tak mi się wydaje. Coś tutaj znalazł. No sam se seluje, że tutaj się trzeba napierdalać, tak ci powiem. Patrzcie, nie rzuć teku. Tu ją wyczekuję, ale tylko tyle. No jak dostanę stuna, to dużo nie zrobię. No kurwa, mać, no ale weźcie go ze mnie, proszę. No już go, no teraz go odepnę, zajebiście, jak mi jeszcze basica zdąży sprawdzić. Wcześniej nie mogę go przynajmniej odepnąć. No dobra, i tak dobrze wyszło, zabiję dwóch. Tego sobie nazywam. Ten straszał ten Xin, znaczy ten Mastery. No też ma dobry lef, jest taki flash. Nie, znaczy ludzie nie mają aż tak. Znaczy, no okej, okay, może przesadzą, ale. Nie był zły ten jego flash. O, tak to powiem. Wiedział, że nie ma szans 1 na 1. A jako ma dominating? No, jako jest trochę silny, ale. Jezu, ta Lux, jest. Chuja na te miniony. Czekaj na nowego wave'a. No widzę, ale nie będę nic pisać, bo to nie moje konto, więc nie chcę. Na moim koncie jeszcze tam mam jakąś honor przynajmniej pisania, bo wiem, że to jak coś będzie, to przynajmniej na mnie. No i co wy chcecie tam beze mnie zrobić? No muszę czekać na żółtą kartę TF-a to raz i zdżukać klatkę Morgany, jestem cacy. Jakoś się Xina pozbyć. Tu mam pinka, więc ja tutaj zostanę chyba do końca gry. I będę czekał na coś.
No i pójdą na smoka na stówę, no. Oni idą na reda w 40. No patrzcie, za kurwa mózgi. No już tam wchodzę sam, bo nie mam nic do roboty. Jezus Maria, kup skodny team. O, tam coś widzę ciekawego. Jak jest sam, to jest spoko. Dobra. Już jest, widzę ten czas. Już jakiś trap z tyłka tu się pojawił. Dobra, mamy smoka, zróbmy jakieś wieże, ziomki, cokolwiek. O kurwa, lasery bogów. Znaczy dobra, ten jeszcze nie był taki zły, ale mógł być... No czemu 5? No proszę was, na jedną wieżę. Wziął Drake'a? Serio wziął, to ładnie. No chyba ich tu nie zabiję, mam sobie zrobił, porobił dżunglę, bo się trochę hajs marnuje z tego. O, to nawet zesmajtuje, bo... No ale kurwa, minion Andrzej. Znaczy, krab Andrzej. Muszę jakieś wieże, bo strasznie tyle golda tracimy. Mam nadzieję, że oni teraz pójdą wszyscy na bota. Bo zobaczą, że oni tam są, oni nie zginą jakoś. Ale TF mi się zniknął, podobało mi się. Tylko oni teraz wszyscy zonie porobią. Nie zesraj się. Aha. Nie uderzyłem jednym basiciem. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Nie wiem, jakieś dziwne to było. Mogę na bole poczekać w sumie i potem skoczyć. Kurwa, on ma 40% CDR jak ten? Nie wiem, jakim cudem on ma. Mało atak speed ma strasznie. No ale turlaj się, nie? Basic? Nie. Już umrze od minionów. Boże, zaś tam pomierali na tym bocie. Ja też umarłem, ale u mnie dwóch było. Ich zabiło dwóch też, bo chyba nie było tam, bo na topie ktoś był. Nie wiem, kupa straszna to była. Takie jest mój temat, takie jest moje zdanie na temat tej gry. Ja, 45 pingu i takie flesze robić. My Q no used, kapa. Masz się skupą po prostu. Trzeba to zaakceptować czasami. Słyszała, no. Ja za szybko użyłem spela. Myślałem, że już skoczę i chciałem to w locie zrobić, ale to się tak kończy. Kurde, no. Ciężka gra. Mi się serio nie chcę trochę dodać, bo jestem trochę zmęczony po siłce, więc... A to wychodzi na to, że myślałem, że zagnę pełen brązu, będzie luzik. Ale na serio ciężko jest wygrać, jak czterech z waszej drużynie gra tak średnio. No ten jako teraz coś gra, ale też miał takie sytuacje na początku gry, które trochę mnie zdziwiły. No gdzie jest ten skok pojebany? Może skoczę tego mastera. No nie wiem, czy to jest mądre. To nie było mądre, kurwa, się wrzucać. No pinguj z... Nie wiem, że to ten pinguj. Mistrz z grywki. No się wbijasz w 20, to się ciężko. No jak oni będą w 5 chodzić, a widzę, że już zaczęli chodzić, to ja nic sobie nie zrobię. Mogę iść do mojego pinga. Ping pułapka tak zwany. Nie mam rady, bo oni zultują, ten mnie tutaj widzi. To jest tak, że ona powinna zginąć? Czy już jest nieśmiertelna? Stworzyła jeden item. Nie, dziwna jest ta gra po prostu. Idziemy na górę, tylko ja nic nie zrobię TF-u, muszę tego sfaszować mu na mordę. No kurwa, Lux te kur... Ja pierdolę. No patrz, jak mnie zonuje. No i nie zrobię mu nic. No nie mogę użyć, no kurda, no szkurwa mać ten TF. A mnie wkurwia ta, nie? Dobrze gra ten TF, no co ja poradzę. Nie miałem ulta teraz. A oni się wkurwiają tylko zamiast coś zrobić pożytecznego. Jezus, miał być prawo brązu miłe, a nie... Muszę tego znikera zrobić, tylko że tu bardziej o stuny chodzi. Więc nie wiem czy...
To wygląda jak normalny rank, to mówię w sumie na każdej innej lidze, że dostaję taki team, a oni mają miarę ogarniętych graczy. Tylko to jest kurwa bronz 2, a czemu u nich ludzie grają? Nie wiem, na poziomie golda, na serio. Freshy mają ogarnięte. No szybko tego smite'a mojego żyłem, ale też mu kurwa 2 HP zostało. Nie no, jest taka strata, że ja nie wiem, czym to wygramy. Wszystko nam zacznie bić po prostu w lejcie. Master się w końcu odpali, a ja nie będę mógł najwyżej jednego z nim sfokusować. I tyle. Więcej nie będę mógł zabić. No podoba mi się ten Rengar, no ale... Niszczy mi po prostu gra tutaj jakoś fan z tej postaci. Już słyszę te smite'y tego Xena. O, si? Si? Będzie pierdolać jakieś głupoty, ile już razy zdechła? 2 na 10, kurwa. Chuj, ja se lecę gdzieś, mam wyjebane. No nie, będzie tu stać i pilnować go. A nie mam renda tu chyba. Nie wyszło to najgorzej, tylko team by musiał coś zrobić, ja wszystkiego nie ogarnę. Świetny flash, muszę przyznać, jako. Dobra, przynajmniej go zabiłem, ale tylko tyle. Patrz, jakie to CC jest na mnie, nic nie trafi. To już w bazie jest. Dobrze grałem, no co ja mogę powiedzieć? A u mnie jest kupsko. Można tyle razy zdechnąć, co oni. Ja teraz też w sumie dużo zdycham, no ale co ja poradzę, jak już po prostu na hita mają. Znaczy może nie na hita, ale nic nie zrobię, jak mają taką przewagę. Jakieś runy pod cooldown jeszcze ma ten, bo ma teraz 10% i co? Tą żółtą na dupcze. Nie denerwuj się, jakiś Polak w ogóle tam Morgan. No, gra dobrze, no może też nagrywa prawo brązu. I mu się trafił jednak te lepszy team. 3 versus 1, no Jezus, jak ona jest głupia, że przegrywamy grę, ona gdzieś tutaj puszuje i co ona się dziwi, że jest tutaj bez wizji i znowu zdycha. Nie no, flash boga jeszcze przed. Nadzieja w tego Echo i tego Xena, bo oni też tak trołują tu, ale... Świetna, nie można poczekać na plamy i przefreshować. Trzeba zgonić i czekać na TF, aż stanie i was zajebie tam wszystkich. No już tam wszyscy są. Nie wiem, ale zróbcie mu coś. Kurwa, klawiaturę rozpierdolę zaraz, jak się skończy. Przynajmniej tyle. Shutdown na te chujstwo miał. Help, kurwa, ja pierdolę, jakie to jest głupie gówno. Wbija się w mele w Morgane i help. Tylko, że tu jest master drzwi, to nie wiem, czy ja dam radę, bo nie ufam tej Lux niestety. Nie wiem, duszki gdzieś na barona poleciły? Nie wiem. Już tego nie ufam, tak niestety. No to Lux na serio, tak dziwnie gra, tego ulta nigdy nie widzę w teamfightach po prostu. Jezu, jeszcze mi to kradnie, no przecież zagubię szmata. Nie wiem, czy ktoś troluje po prostu, czy nie wiem, jest głupi. No chodzi tak sobie sam ten, bo spokojnie możecie zająć, patrz jakie stuna rzucił. No i zajebiście. Sobie wrócę do bazy teraz jeszcze. Może byś na siłę mogli barona, ale ja chcę wrócić, bo potrzebuję tego Hexdrinkera. Jezus, tej takie, byle żeby rzucić spell, już to widzę to. Dobra, zaraz rozpracuję te combo, tylko nie chcę rozpierdzać klawiatury. Tepnie się gdzieś, kutasiarz? Tutaj może już kastować, nie wiem czy wiesz takich rzeczy. No i co, nasz engage się kończy właśnie na tym momencie. No to się wbijcie w nich, no na co wyczekacie?
Kurwa macie, spierdolę klawiaturę zaraz, naprawdę. Nie no, dostałem kurwa takie CC, że nic nie spierdolę, jeszcze w miejscu sfreszowałem. Bo rozpierdolę, na serio rozpierdolę im klawiatury. Się śmieję, ale na serio klawisz wyleciał. Chyba z demi klawisz wyleciał, o kurwa. No dobra, włożyłem go. Saved, ale tam flesza nie było, mistrza flesza. TF-a zabiłem, to jest moje najgorsze gówno, no i Jin jeszcze, ale... Co on robi, no idzie prosto. A ta Lux widzę ma takie ogarnięcie tematu. Nie, nie wygram tego, widzicie jakie ja dostałem. Sion po prostu czeka z Q, Morgana czeka z Q i ja umieram. Nie wiem czemu, jak tym cudem ta Vayne tutaj się znalazła po tej całej ucieczce. Ale dobra, to jest jakoś do wygrania, tylko trzeba to zrobić dobrze. TF-a zabiłem teraz fartem trochę. Ma serio, demi wleciał z klawiatury i trochę spanikowałem, ale... Nie wiem jak oni to robią, oni rzucałem 4 spell na raz tym Rengarem. Ja klikam na wszystko, ale coś się zawsze nie aktywni. Może coś źle to robię po prostu. Tekstin to też ma tylko system widzę do przodu i szakalaka. Te proxy ulti tej. Zawsze najlepsze. Bo jest tak, że też skinę muszę skoczyć. No widzę, no ale wolę tam gdzieś iść na Vixę. Tak nas na wieżach ruchają. Chcę to jest coś, może czerwony byłby lepszy na tę grę. No, chyba takie długie prawo brązu będzie, no. Nic, no mogę nawet odpalić jakiegoś full tryharda, tylko że jestem tak w plecy. Znaczy jest, cały nasz team jest w plecy. No co oni robią? No, w cztery chodzą po dżungli, ani nic nie zwardują. Patrzcie, ten Sion stoi na tym TF-ie. No ja się, no, nie dziwię się, na tym jest jakiś stack jakiś. Nie mogę inicjować, taki jest mój cel. Znaczy tak, po prostu tak muszę zrobić. Coś tam wyczuł. Ach, wiesz, on tu nie ma wizji. No i co, oni chodzą wokół mnie, no zajebiście. Świetny pomysł, naprawdę, chodzić wokół mnie. No co ja? Engage Rengar. Wcale nie możesz zoni TF, nie? No, teraz mi Jin został jedynie. Nie mogę na niego skoczyć, nie, jakbym chciał. Patrzcie, jak oni wyczekują moje ulti. To jest to straszne, kurwa. Zbili się w pięciu i wyczekują. No, złapali tutaj, tylko że znowu widzę, że Vayne umiera. No. W sumie zabili coś, ale... To takie jest nicość. Ja bez ulta jestem jak kubka trochę. Wcale się nie skamę, że to jest bait. No, przynajmniej go zabiliśmy. No mi kusi skoczyć, nie? No to się wbijcie, jak ja się wbiję, nie? Tankuję wieżę jak pojebane, dużo nie wytankuję. Może ją? Zajebiście, brawo. Nie. Dziwna jest ta gra, fuj. Tyle mam do powiedzenia. Morgana rzuciła 3 spele i rzuciła zonie na raz, no co ja poradzę. I tak długo tą wieżę tankowałem. Straka chyba złożę, ja nie widzę innej opcji. Żeby jakoś to jeszcze przeżyć i wytankować, nie? A z drugiej strony więcej AD też by mi się przydało. To też nie jest głupie. No i zaryzykuję, pójdę w starakę. Wydaje mi się mocny na ten moment. Coś ta Vayne zginęła i sadza wszystko na... Nie wiem jak to nie trafiło naprawdę. Nie mam pojęcia. No 8-18, no, dobry zawodnik. On miał takiego Siona przynajmniej jak ma ten enemy team, że stoi po prostu i na mordzie i tankuje. Przez Barona zwardować. Lux teraz nie zultowała, nie? Jak mogła. Ja pierdolę i teraz nie zultowała, jak on recallował. Nie
Ja serio, ale widzę coś takiego, to jest na stówę troll. No i ten heal na pewno przebił damage echo full up. Kappa. Kappa roku po prostu. Nie ma wizji jeszcze, ale wszystko widzę. No tam czeka na ciebie. Przynajmniej tyle, jedno gówno z głowy. Idę to pospuszować. Mi wkurwiają te wieże już wszędzie. Nie, ten idzie za mną, bo puszuje się w 20. Ciężkie jest ten gra, serio, rotacje tych speli, jak ktoś ogarnia subprezentach, to ma props ode mnie. Znaczy są pewnie tacy gracze, no na stówę są. Ale u mnie to jest ciężkie. Ja widzę, że mi team tam wydupia się właśnie. Bo Xin musi ze mną puszować, nie może im tutaj pomóc. To puszuj, kurwa! Oni bez mnie tak tego nigdy nie wygramy, to muszę iść. No w sumie, pierdolę, rzucę się. Jezus, wieże nie napierdaj logopeda, proszę cię. Ja pierdolę, ja jestem nieogarnięty tym Rengarem, naprawdę. Uciekaj, no. O moje Vayne mistrzyni tam. Tam go zabiję. Tylko coś tam idzie wkurwionego. A, Gambit's Lot. Kurwa, jakie koło Macieja zrobił. Dobra, raczej nie ma szans, żeby mi zabić. Dobra, zajebiście. Baron? Nie wiem, cokolwiek. Baron, ja bym zrobił. Albo nie wiem, dobra, chuj tą wieżę zróbmy. Nie ufam Barona. Tak tego nie zrobimy, to jest najgorsze niestety. Widzę, że Vayne strasznie dużo tutaj zrobię. Kurwa, nie trafiłem to bolo. Ja z tego też nie trafię. Cofajcie się, bo już staną wszyscy zaraz. A nie mam ulta. Zgubi ten dżin, ja pierdolę. No pomóżcie mi z nim, nie? Jeszcze ten został, karaka. A nic nie poradzę. Nie wiem kiedy Vayne zginęła. Bite. No a minął to skończył. Czy nie? Chyba nie skończył tego minion. Nie, bo raka dostała ta, kurwa. Master stał, nie mogę nawet iść. Nie chodzi na build Lux, tylko kurwa, czemu ona mogła ten inhibitor uderzyć, jak już idzie pod taki build. Staram się, jak widzicie, robić wszystko, co mogę, ale ciężko mi z tym Rengarem. To się Baron przydał, bo inhibitor tam widzę, no, bo Lux nie może użyć z basic, to jest troll jakiś, to nawet nie chodzi. Pewnie jakiś troll też nagrywa jakieś zjebane filmy na YouTube. Ja nie wierzę, on tak... Jezus, kurwa, recalluj! Jeszcze ty mnie wkurwiasz. To jest pomysł, co kupić logopeda. To by też nie było takie głupie. Gdybym tak, to bym wydupił niestety. I stworzył to. Kupimy sobie buciki takie. Potkę teraz. I może jeszcze myślę nad... O kurwa. Nice. Kurwa, mnie tam nie ma. Uciekniesz, odetknij go. Kurwa, prawie. Umarł, dobrze. Od czego, od Reda? Nie, od głupoty pewnie. O, tutaj widzę, że jest target dla mnie idealny. Zdążę? Chyba nie. Albo... Dobra, jola. Szybko to puściłem. Nie, bo trapy jakieś. A, jako widzę, że tam pomógł. Coś mi tego Barona zrobić, nie likalujcie. Aha, on tutaj się bije.
Pomóż mi jako z tym. Nie żyję, nie mam astera, to zrobię sam. Nie wiem, czy ja to sam w sumie zrobię. Nie, nie zrobię tego sam. Nie ma chuja. No, ten się tam wydupczył jeszcze. Nie, nie zrobię tego sam. Jak mi kurwa nie pomoże, to nie zrobię tego sam, niestety. Albo zrobię? Masz jak pojebane te przyciski. Chuj. Luke zrobiła kapa, kurwa. Nie mogę tu od razu przyjść z tym dupskim grubym swoim. To jest tak głupie, że jeszcze mam ten zasięg tego skoku. TF tu może iść, nie? Ale wyjebane na niego, szczerze mówiąc. No nic, ciekawa gra, muszę się przyznać. Sorry, że komentarz taki głupi, a na serio się skupiam, żeby coś tutaj ograć. Nie chcę, żeby była lipa. Nie wiem, co wcześniej sprzedać. Myślę nad krytami, na szczerze o tym myślę. Wydupić to na przykład i kupić kryty. Kuszące to jest. Wszystko czy... Nie, dobra, nie, bo cooldowny mi spadają, widzę. Te cooldowny jednak są spoko. Weź podkę odśwież, lecimy. Kolony są za dobre. Ta Lux tak spamuje, ale klikalował ten TF tutaj przed bazą, to ona nie zultowała. To już wtedy nie miała, nie mogła, to już jej zakazało coś tam. Sumienie jej zakazało ultować. Jak to kogoś nie strołujemy, to będzie spoko. Na przykład nie wiem, co ty kurwa robisz, farmisz dżunglę z pierdoleńców, jak mamy barona, no. Patrzcie na tą grę. No fajnie jakbyś zdechła, nie? Ja bym się nie obraził w ogóle. A, ma Tormaila już, ja się na Tormailu zabiję. Lux! Czy GG, czy smoka którego robią, trzeciego dopiero. Nie, zjebałem już, kurwa, pójdę tego Fiona bije jak klot z głupina, ale myślałem, że się na nim lifestealuje, bo przecież mam dwa itemy do lifesteala. A niestety tak ta gra nie działa, no Tormay przebije mnie. Ile mi ten Tormay zadał, w ogóle z tysiaka pewnie, jak nie więcej? No to jest przygła, żeby się nakurwiać Tormayla, no to jest Tormay 322. To nie wiem, co mi tyle dłużej udał. Basic ataki Fiona, no, Hydra, jeden item pod damage. Era tanków, świetna. Nie wiem, co sprzedać nawet. Nie widziałem nigdy jakiegoś late game'owego Rengara. Look the build. Lux koła. Ja bym się nie zdziwił, jakby to pomogło, bo no na serio, nigdy jej nie ma, kiedy jest potrzebna. Tego też nie zrobię w Mazonie. Znaczy, mogę spróbować go zabić, ale będzie ciężko. Zajeb go, no. Chodź tutaj, putasiarzu pierdolony. No nie, no zabiję go. Nie, bo już kurwa na cheatach do przodu tam leci. To już tutaj też siedzi. Cokolwiek kurwa zróbmy, tylko nie chodźmy po tej mapie. Czemu puszujemy bida, jak mamy go spuszczowanego, inhibitor jeszcze nie stoi. Botem kurwa cokolwiek by zrobić. Ten Xin farmi, no mnie tak denerwuje po prostu, że on dalej farmi. Się przyda, jak będziemy puszować. Nie, let the minions, bo wcale nie puszujemy i nie chcemy skończyć gry. Nie wiem, co ty mi robi, nie chcę mi się tego grać, wiecie, taka jest prawda. Chciałem jej w ogóle damage'a nie zadałem? No, ale pomocy trochę? No nie zrobię nic, no kurwa, nic mi nie pomoże, to nic nie zrobię po prostu. Jest GG. O, Lux spierdala już do bazy, może zultuj! Zajebiście.
Ja bym chciał takiego Sajona, który będzie mi stał na mordzie cały czas, nie? Jeszcze mi Xin tam, czyli Jimmy gdzieś tam Basica wydupczył za 700. W międzyczasie, tak meantime. Ja bym chciał mieć taki peel, jak oni tam mają w tym teamie, naprawdę. Marzę o tym. Ale coś się obawiam, że go nie dostanę. To? Naprawdę? No nie on dwóch sekund, no i mamy te zonie, to chuje da. No to, ale będzie tylko 20%, co to jest? No to już warto szczerze. No wypróbujemy, no dobra, nawet jak to przegramy, to jebać tą grę. Się tylko denerwuję na niej. 46 minut, kurwa, prawa brązu, bo dostaje kał, który nie umie prostych poleceń, kurwa, zrobić. No co ja zrobię? Ten sam po prostu całą grę na tym TF-ie stoi mu na mordzie, nic mu nie mogę zrobić. Wbij się w nim, nie daj mi tego, kurwa, wziąć. Aha, gdzie jest mój damage? Zajebę chociaż te gówno grube, kurwa. Nie, nie dogonisz tego. Nie dogonię tego, no sorry, nie mam ulta tego, nie rzucę tego. Aha, fajnie. Wchodźcie mu w te basic. Okej, okay, zonia jest bogów, no. Ja pierdolę. Shielda przynajmniej rzuciła. Cokolwiek. No Jin dalej stoi. A my się wszyscy wydupiliśmy na TF-ie, bo ich nie umie sfokusować. Nie, może te buty wydupię. Jest też w sumie myśl. Nie, mam dość tej gry pomału. Ta Lux po prostu jest tak głupia. Stójcie, co na to zadziała. No nie tracimy dwa inchy. No co ty jej powiesz, że kurwa jedziesz tu? To jest jakiś troll na stówę. Bo kogoś widzę, że potrafi grać, bo nie, ale no, po prostu troluje specjalnie, no. Nie wierzę, że jest kurwa taki głupi. A tej Vayne też szkoda gadać, naprawdę. Co to on kurwa odpierdala w tej grze? I on ma 20% kryta, 30. Vayne. 50 minuta gry i ma 30% kryta na Vayne. Ja pierdolę. Bo potrzebuję lifesteal 2. Znaczy, no okej, okay, no nie jest to najgorsze, no, ale na chuje ten Mercurial, nie rozumiem. Że jak zostanie żółtą kartą TF-a i tak nie żyje. A Baron widzę, że wstaje, ale na bocie jest fajna impreza, też tak patrzę. Vayne umiera? O kurwa, że ja tego nie widziałem. Ja pędzę, no ale po chuj wy tam jesteście, no po co oni tam są? No wbijaj się dziewnik, no Jezus ma, jaki to skupsko. Tu się w głowie nie mieści, jaki to skupsko, no to robimy to, no. Kurwa, idę zajebać tego. Wkurwia ten mastery. Kurwa, żry i gruz. Nie daj się skasować tylko. No, zrutuje, no. O kurwa, ale pękło. Mój team coś ogarnę, nie wierzę w to. Cokolwiek, mida spuszujmy, nie wiem. Naprawdę, cokolwiek zrobimy, skończmy grę. Nie, nie, czemu oni wracają? Boże, nie. Chuj zrobić inhibitor i wrócić. Jezu, ta gra mi takie oraka daje, nie? Ja napisał mi to wszystko, tylko stracę czas, jak będę to pisać. Cofaj po prostu, ty butów nie masz, tak? No więc ja się wydupczę też tutaj. A, mnie widzi, zapomniałem, że mnie widzi przecież. Więc wydupczę się też. Zajebiście. Tylko, że się też wdupczyła trochę, czy nie ma jak pomóc.
No nie wiem jak, no co ja ci poradzę, nie wiem jak ci pomóc. Zabiła go przynajmniej tyle, nie mam HP. Nie wiem, co jest nasz team w ogóle. Nie wiem, czy tych butów nie skupić i nie wiem, nie złożyć tego chociażby. Co o tym myślicie? Ja mam 20 tych staków. Jolo, zrobię się w katapultę, kurwa. Nie, że się wydupczę przez to. Mam dość tej gry. Mam 50 HP typowe. Ten nasz inhibitor stanie w tej grze? To już takie moje pytanie, ja naprawdę czekam. Kurwa, jak jestem wolny. Dobra, czymś się płaci za coś. Nie wiem, czy Drake ma teraz jakąś... No. Mistrz Eka? Nie, to był chyba zły pomysł z tym itemem, wiecie. Brakuje mi tych butów. Najwyżej jakieś może Trinity, coś takiego. Czyli no okej, będę mieć pierdolnięcie, ale... Jednak brakuje tych mu speedów, to za bardzo. Cofnę sobie. Może coś innego, może tego staraka. No szkoda, bo ten shield jest zajebisty. Spróbujmy tak, no. Jest na to mi poradzę. No nie jesteś na całej Trinity teraz. Nie, zmienia tutaj te moje głupie, no ale nie wiem co będzie dobre na tym, naprawdę. Spróbujemy tak. Już ten strach mi dwa razy dupę uratował. No jak mi wejdzie kryt teraz TF-a, to go rozkurwię na miejscu, więc to jest worth it. Nie wiem, zawsze mamy linie spuszowane. Cztery linie naraz muszę... Jezus, ten Xin napierdala jak szatan. Już tam TF zultuje. Nie wiem, czy nie będą chcieli jakieś robić wiksów takich. No to jak mnie kontruje swoim ultem, co już o tym zapomniałem. Może, no potem przecież ona może z pół HP komuś zbić. Już cofaj stamtąd ciemno. Nie, ja pierdolę, co za kurwa gówno głupie. No co on zrobił? No mamy przewagę człowieka i on się wydupczy. No niech mi ktoś to wytłumaczy, bo to nie jest normalne. Już oni w pięciu idą, chyba w tysiącu jeszcze, w tysiącu idźcie. Nie, oni się chcą bić teraz, jak straciliśmy człowieka. No nic, no musimy się bić. Nie, nie złapię, no zapomniałem o tym. Dobra, skończmy to kurwa po prostu, bo to jest patologia. No ale patrzcie, no ona sobie idzie do dżungli, no nie, dajcie mi skończyć tę grę, proszę. Co ja wam zrobiłem, wy buraki jebane? Co ja wam kurwa zrobiłem, chodźcie tutaj! Chyba rzucił mi się w niego, no ale... Nie mam minionów, no. No może inhibitor będzie przynajmniej coś zawsze. A kurwa też nie umiem tym lęgarem się znaleźć. No weźcie mnie, uratujcie proszę. Nie. Dobra, to uciekajcie, są dwa inhiby przynajmniej. Mamy zespione dwa. Tylko że miałem przewagę teraz, no ale masterem też będzie ciężko, bez masterem będzie spuszować. Jezu, jaka ta gra jest rakowa, na serio to jest najbardziej rakowa gra na świecie. Zabijcie go po prostu. Zajebiście, jest po nim. Rzuć Q po prostu, on się zabije o te Q. Dobrze, kryt jej chyba tam wszedł za 2 miliardy, nie wiem, z tych 30% kryt. Jeb, wyjebał za 3000. Lux nie ma jak zawsze. Możemy przegrać po 45 sekund, a Lux nie umie, pewnie nie będzie miał linii spuszczać. Spoko, spoko, ja wstaję zaraz. A patrzcie jakie to skurestwo już ten G. Mówię, on tak cicho siedział w tej grze i bardzo na hita zabije. Plus TF im jeszcze wróci. Muszę bronić bazę, to jest ten plus. No nie pozwoli tego inhibem wziąć. Zajebiście, no kurwa, ona umie rzucać te klatki, basic. No ona umie grać, patrzcie, teraz na serio zagrała dobrze. Wcześniej nie umiała rzucić basica. Teraz zagra idealnie. Jakieś barony, 50 sekund, smoki mamy 3.
Jezu, co za gra, no 55 minut prawa brązu. Nie mam się, nie wiem, będziecie to musieli obejrzeć, nie potnę tego. A kurwa, no, tak mi się już nie chce, żygam tym Rengarem. Tak jak mówiłem, że mi się podoba na początku, to już trochę żygam. No jest taki, że już więcej nie będę bić, idę po blue przynajmniej. No i tak mam 40, no właśnie. Mi to weźmie, to nie wiem, zmetuję to, że mi tego nie weźmie. No co, kurwa, myślisz, ja to... O kurwa, zjebałem smite'a jeszcze, ja pierdolę. No, żeby przegrać grę, będziemy backdoorować, zajebiście. Świetne taktyki, Wojciech. Patrzcie, co ona robi, no nie, to musimy czekać na barona. W sumie już powinien tam być na tym baronie, taka jest prawda. No chodźmy, no. Ja sobie tutaj stanę, przecież. Kurwa, nie dogonię go, jak będzie keep up robił. Zajebiście, no łapiemy ich teraz, no. O kurwa, ale go zrobiła. No to jest GG. Musimy się bawić w kotkę i myszkę. Chodźmy to skończyć po prostu, bo już mam dość tej gry, naprawdę. Już wy też pewnie żygacie i tak kurwa żygi wam lecą przed mordy, bo na serio, jak ja widzę tą grę, to już mam nie wiem, zapas raka na 2 lata. Miniony też powinny skończyć tak naprawdę. No dobra, zdech kurwa, koniec. Idź sobie kurwa, szatanie głupi. Dobra, Jezus Maria, nie. Atakuj ten Nexus, zaraz się coś stanie jeszcze, ktoś z martwych stanie. Ta gra kurwa. Kurwa, ty Jin, ty też masz OP lifesteal, naprawdę. Nie wiem, to jest jakiś rekord po prostu. Wiem, że zagrałem chujowo, nie musicie mi tego mówić, naprawdę. To była moja druga gra może w życiu Rengarem, naprawdę. Może nim grałem rok temu na jakiejś rotacji, ale tak na... Mogę wam pokazać przy okazji, jak nagrywał na iście, że nie mam go nadkupionego. No nic, godzinny odcinek będziecie mieli. Nie wiem, myślę, że go nie przeciąć na pół, bo godzina to jest przesada moim zdaniem, no ale dacie znać, że sobie zrobicie to na raty. Bo to jest po prostu... Ale dalej nie ma żadnej gry przegranej w brązie, nie ma. Wydaje mi się, że nie ma, po prostu robiłem, że jedna była taka jak ta close, ale ją wykarowałem i poszło gładzie jeszcze... Gładziej, mogę tak powiedzieć, łatwiej niż tutaj poszło, ale to była tragedia po prostu. No cóż, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć, mam nadzieję, że wam się godzinny odcinek spodoba, bo mojemu internetowi nie. Yo!